Jeżeli ktoś bardzo chce, to znajdzie rozwiązanie na praktycznie każde ćwiczenie. Ile kosztowało to, co tutaj widzimy? Mieściłby się teraz w tych spodniach dwa razy. Ważyłem nawet 115 kg. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w serii, w której jeżdżę do genetyków. Genetycy są to osoby, które wykonały transformację na moim programie Genetycy, na moim e-booku. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. I dzisiaj jestem w bardzo małej miejscowości Chmielnik u Jacka, który wykonał taką oto transformację, więc dzisiaj o niej porozmawiamy, ale także zobaczycie, gdzie ta transformacja się odbyła i na jakiej siłowni Jacek trenuje. Zrobimy trening. Jestem bardzo, bardzo mocno podekscytowany, bo po zdjęciach widziałem, że będzie to niezwykle ciekawe. Umówmy się, że jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawicie łapkę w górę i życzę miłego seansu. Chodźcie, poznamy Jacka i zobaczymy jego siłownię. Na początku, Jacku, powiedz mi, ile masz lat, co robisz na co dzień, czym się zajmujesz i co udało Ci się osiągnąć? Tak, no, mam 29 lat, można powiedzieć, bo w tym tygodniu będę kończył i pracuję w Volkswagenie jako kontroler jakości. I tutaj też wiem, że do tej pracy masz bardzo daleko, więc... Tak, tak, mam 75 km do pracy, więc kiedy idę na 6 rano do pracy, to muszę wstać w godzinie 4 rano, więc to troszeczkę jest... I wtedy o której wracasz? No, wtedy wracam gdzieś około godziny 16 do domu, na szybko jem jakiś posiłek i dopiero mogę iść na trening. Okej, czyli praktycznie cały dzień zajęty. I mimo tego, mimo trudnego charakteru pracy, mimo dojazdów i oczywiście treningu tutaj w bardzo domowych warunkach, co udało Ci się osiągnąć? Jak długo pracujesz na e-booku i co w tym czasie zrobiłeś? Na e-booku pracuję gdzieś około półtora roku, coś w tym stylu. Mhm. Czyli też jeden z pierwszych genetyków, można powiedzieć. No, chyba tak w takim razie. Około 83 kg miałem w momencie, kiedy zacząłem oglądać Twoje filmy, kiedy zacząłem pracować z e-bookiem. W chwili obecnej mam 66 kg, także no, troszkę zleciałem z wagi. I jakim planem treningowym trenowałeś? Na początku przez pół roku planem numer 1, natomiast teraz już od dłuższego czasu plan numer 2. Okay. Teraz zamierzam przeskoczyć następny, zobaczymy, może 4. Okej, okay. Udało Ci się progresować cały czas na tej... Bo jak to wyglądało? Ile było redukcji, ile masy? Znaczy tak, no większość to była jednak redukcja, bo z racji tego, że miałem dosyć potężną masę, to musiałem więcej czasu poświęcić na to, żeby jednak zgubić te kilogramy. Natomiast w tym okresie były jeden lub dwa okresy takie troszeczkę większej nabierania masy. Ile miesięcy? Ile miesięcy byłeś na surplusie? Około pół roku. Pół roku. Bo też no, dosyć pokaźną masę mięśniową, jak na bo generalnie ile masz stażu, jeżeli by policzyć, ile trenujesz? Około dwóch, troszeczkę ponad dwa lata, tak można powiedzieć. Okej, okay. I z tego półtora na e-booku. Tak. Super, okej. Okay. Coś o tej siłowni. Jak to wyglądało? Skąd pomysł na to, że będziesz trenował właśnie tutaj? Znaczy, na początku trenowałem, jeszcze wynajmując mieszkanie we wrześniu, żeby mieć bliżej do pracy. Wtedy stwierdziłem, że nie będę chodził na siłownię typowo, bo jestem introwertykiem, więc nie za bardzo lubię tłumy i tak dalej. I stwierdziłem, że wygodniej będzie mi ćwiczyć w domu. I wtedy kupiłem pierwszą ławeczkę, zacząłem ćwiczyć. No i tak powoli to rozwijam. Okay. Teraz przeniosłem się tutaj, no i jak mam troszeczkę więcej miejsca, a swobody, no to zacząłem działać w kierunku rozwoju tej siłowni. Czy jesteś w stanie wykonać wszystkie ćwiczenia, które są założone w planie treningowym z e-booka? Nawet jeśli czegoś nie jestem w stanie zrobić, to jest fajny konfigurator w e-booku, więc mogę sobie zamienić te ćwiczenia na to, co mogę tutaj wykorzystać, tak? Okej. Okay. Więc to nie ma problemu. Czy nie ma problemu, czyli dajesz radę i trenujesz. I mówiłeś, że tutaj był mały remont, tak? Tak, w tym roku był mały remont, ponieważ nie tylko ja tutaj ćwiczę, ale również moja siostra zaczęła ćwiczyć. I stwierdziłem, że o ile ja mogę wytrzymać te temperatury dosyć niskie zimą, czy nawet wysokie latem, tak już się ostanie bardzo. I stwierdziłem, że trzeba ocieplić. No faktycznie musiałem coś zrobić ocieplenie, tak samo ogrzewanie, które z tyłu tam gdzieś jest. Okej, czyli wata położona, wszystko docieplone, no teraz jest bardzo ciepło. Mogliśmy zdjąć kurtkę i nie widzę tutaj problemu. Teraz nie ma problemu, w tamtym roku musiałem w kurtkę właśnie ćwiczyć, bo inaczej nie było opcji. Moja historia odchudzenia już jest troszeczkę dłuższa, aniżeli te, że tak powiem, 2,5 roku. Bo jakieś 7-8 lat temu ważyłem nawet 115 kg, nie? No i wtedy, pokażę Ci zdjęcie z tego okresu, to szczerze powiedziawszy, ja sam się nie mogę poznać na tych zdjęciach. I to wygląda tak, że schudłem. Bo wziąłem się za siebie, pierwsze dwie hanterki sobie kupiłem. Wziąłem się za siebie i stwierdziłem, że zacznę też na Orbitreku ćwiczyć. No i faktycznie
Zacząłem ćwiczyć na Orbitreku, zacząłem machać hantlami bez żadnego jakiegoś większego ładu i składu, tak naprawdę, można powiedzieć, nie? Ale udało mi się zrzucić te kilogramy do właśnie około 70. Tylko że to wyglądało tak, że byłem, tak jakbyś na szkielet rzucił o 3 rozmiary za dużą skórę. Nic więcej, nie udało mi się zbudować żadnej masy mięśniowej, nic tak dalej, bo tak naprawdę się budziłem, można powiedzieć, nie? Więc to była totalna głupota. Problem dla mnie niesamowity, że nie miałem planu takiego, który by mnie, że tak powiem, motywował. I szczerze powiedziawszy, gdybym wcześniej trafił na ciebie, to może by to wyglądało jeszcze lepiej. Stare ubrania najbardziej obrazują, ile kilogramów Jacek musiał zrzucić i jak kosmiczna jest to praca, bo zmieściłby się teraz w tych spodniach 2 razy. Prawie, że można powiedzieć. Czyli teraz te spodnie tak na pamiątkę. Tak, trzymam je na pamiątkę, bo no, że tak powiem, sentymentu, żeby przypomnieć sobie, jak zaczyna nabierać kilogramów czy coś, to wezmę je z szafy i stwierdzę, że jednak nie, że jednak trzeba się wziąć z powrotem do siebie, nie? Jak będzie za dużo razy pizza w tygodniu, to po prostu wyjmujesz szafy i to cię automatycznie powstrzymuje. Jak najbardziej. Okej, pierwsze ćwiczenie. Zrobimy wyciskanie sztangi leżąc. Teraz przejdziemy do przysiadu. Jacek mówi, że ma z tym problem. Wyciskanie było bardzo ładne, więc zobaczymy, co z przysiadem. Pierwsze co sprawdzamy, mobilność stawu skokowego u Jacka. Generalnie już widać, że w prawej nodze ma dużo mniejszą mobilność, ponieważ kolanem jest w stanie wyjść dużo bliżej niż zrobi to lewą nogą. Pierwsze co zrobimy, złapiesz sobie wężej, żeby bardziej dopiąć górę pleców. Szerszy chwyt powoduje to, że masz więcej luzu w górnym odcinku pleców i też ci po prostu potem trudniej utrzymać tą stabilizację. Na pewno szersze ustawienie u ciebie jest dużo lepsze niż to węższe. Sztanga tutaj, mocno zepnij górę pleców. Dobra. Stań sobie szerzej. Jeszcze ciut szerzej. Rotacja zewnętrzna, kolana na zewnątrz, mocny wdech tutaj. I pionowo w dół. I pchaj kolana na zewnątrz. Pamiętajcie, że w przysiadach nie ma co na siłę szukać tej głębokości, tylko schodzimy do takiego punktu, w którym czujemy się komfortowo, bezpiecznie i mamy zachowaną, poprawną technikę. Tutaj u Jacka zmieniliśmy trochę rozstaw stóp, trochę stanąłeś sobie szerzej, większa rotacja zewnętrzna, jak to poczułeś? Zdecydowanie bardziej, pomimo tego, że był mniejszy ciężar niż do tej pory robiłem, czuję bardziej nogi, zdecydowanie. Pamiętajcie, żeby nigdy nie wyginać nadgarstków przy OHP. To nie jest też kwestia profilaktyki, dbania o ten staw, ale również w momencie, kiedy będziemy mieć mocno wygiętą rękę, to może prowadzić nawet do kontuzji łokcia. Więc dlatego chcemy zainstalować się w ten sposób, że podchodzimy, przykładamy dłoń do gryfu, lekko kierujemy kciuk do dołu, tak żeby ten gryf opierał się idealnie na naszym przedramieniu, a nie palcach. Zaciskamy i wyciągamy dopiero sztangę. Jacku, ile masz wzrostu? 1,68 m. 1,68 m. I generalnie to jest tak, że osoby niższe potrzebują mniejszej ilości masy mięśniowej, żeby to naprawdę fajnie wyglądało. Osoby bardzo wysokie muszą nałożyć tego mięcha zdecydowanie więcej, więc to też jest przewaga twojego wzrostu. Tutaj właśnie jest taka ciekawostka, że za każdym razem, kiedy podaję swoją wagę, tej w chwili 66 kg, to od razu wszyscy mówią, że troszeczkę mało i tak dalej. Natomiast czasami zdarza się tak, że ludzie mówią, że ale urosłem i tak dalej, więc zastanawiam się w końcu, czy jestem za chudy, czy za gruby, czy o co chodzi. Patrzcie, to jest, takiego rozwiązania jeszcze nie widzieliśmy, mieliśmy kilka odcinków nagrywania w domu, ale z reguły ci domownicy robili po prostu rozpiętki, a tutaj Jacek pomyślał o tym, żeby zrobić swoją bramę, przynajmniej nie ma kolejek. Powiedzcie mi, że się nie da. Jeżeli ktoś bardzo chce, to znajdzie rozwiązanie na praktycznie każde ćwiczenie, w każdych warunkach i da się zbudować sylwetkę praktycznie zawsze. Skąd wziąłeś pomysły na to? Skąd wziąłeś inspirację? Widziałem po prostu, jak te ćwiczenia wyglądają na siłowniach, na różnych filmach i stwierdziłem, że z elementów, które jakieś tam się przewinęły, że mam,
mógłbym zrobić coś takiego za pomocą zwykłych jakichś tam linek, łańcuszków i tak dalej. Jeżeli macie problem z czuciem mięśniowym, to właśnie próbujcie wariantów jednorącz, które dadzą Wam jeszcze większe czucie mięśniowe i lepsze skupienie się na pracy danego mięśnia. Jak tutaj tak ćwiczymy, to cały czas na myśli mam te wszystkie osoby, które właśnie na siłowniach w całej Polsce czekają na swoją kolej do bramy na wyciągu i czekają po 20-30 minut, a tutaj mamy od razu wszystko od ręki. W jaki sposób to wyważałeś? Ważyłeś te hantle? Wiesz, że ważą dokładnie tyle samo, czy...? Tak, wiem, że to są dziesiątki. Sprawdzałem na wadze domowej, wyszło równo, więc jestem pewny, tak. Tak plus minus, ile kosztowało to, co tutaj widzimy? Tak jakbyś miał uszczelić, bo pewnie wiadomo, że... Znaczy dokładałem z czasem, także... Ale tak sobie na oko wyliczyłem, że około 1500 zł gdzieś to mnie wyniosło wszystko, nie? Nie mówię o całym ociepleniu czy sprzęcie grającym, tylko typowo o sprzętach do... 1500 zł, to jest de facto półtora roku karnetu na siłowni, czyli de facto już ci się zwróciło. No tak powiedzieć. A w dodatku jeszcze moja siostra ćwiczy, więc jakby za dwie osoby można powiedzieć, tak? Jestem pod ogromnym wrażeniem, tylko nie wiem czego bardziej. Czy twojej kreatywności tutaj na siłowni, czy twojej transformacji, czy wszystkiego po trochu. Także przede wszystkim gratuluję tego, że udało ci się dokonać czegoś tak spektakularnego jak zmiana swojej sylwetki. Gratuluję kreatywności i bardzo dziękuję, że mnie tutaj zaprosiłeś. A dzięki wielkie. Ja dzięki za e-booka, bo szczerze powiedziawszy bez niego byłoby dużo ciężej. To jest narzędzie, dzięki któremu mogłeś mieć właśnie tą wytyczoną ścieżkę, o tym rozmawialiśmy, ale wykonałeś tą pracę samemu, swoją determinacją, zawziętością, zrobiłeś coś niesamowitego. Także Jacek, naprawdę wielkie gratulacje. I co? Teraz jakie plany sylwetkowe? Teraz delikatna masa, a potem przed wakacjami lekka odcinka, żeby wyglądać jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej, super. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli Wam się podobała kreatywność tutaj, którą widzieliście przed chwilą, jeżeli Wam się podobała transformacja i ten materiał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, możecie też zadawać pytania bezpośrednio do mnie, czy to do Jacka. Odsyłam do następnych materiałów. Dziękuję jeszcze raz Jacku, pozdrawiam i do usłyszenia. Dzięki.